Jim mieszka na rogu pierwszej alei 11 ulicy, co odpowiada punktowi 111 na poniższej mapie. On i jego najlepszy przyjaciel chcą pójść do księgarni znajdującej się na rogu 5 alei i 4 ulicy, co odpowiada punktowi 54 na mapie. Idą wzdłuż pierwszej alei, a potem skręcają w czwartą ulicę. Czyli tak jak na amerykańskich filmach czasami mówią, że jest rogu alei jakiejś tam i ulicy jakiejś tam, no bo po prostu mają miasta tak zbudowane równo w taką szachownicę. No i w jedną stronę ulice się nazywają ulicami, a w drugą stronę te prostopady nazywają się alejami. No i taki pojedynczy kwadracik nazywa się blokiem, tak? No dobrze, czyli te punkty mamy zaznaczyć na układzie współrzędnych. No i tutaj mamy pierwszy punkt na współrzędne 1, 11. Czyli x ma współrzędne 1, y jest 11, czyli x to jest numer alei, a y to jest numer ulicy, czyli aleje... To są pionowo tutaj, a ulice są tutaj poziomo na tym wykresie. A ten drugi punkt, gdzie jest biblioteka, czy tam księgarnia. To jest punkt o współrzędnych 5-4. 5 i 4, czyli tutaj. No to zaznaczyłem już punkty, ale tutaj jest jeszcze dodatkowe pytanie. Ile bloków muszą minąć, żeby dotrzeć do księgarni? Czyli ile takich kwadratów? I jest. W Powiedziane, że idą wzdłuż pierwszej alei. Jak już wcześniej powiedziałem, aleje są tutaj na rysunku pionowe, no bo X numeruje na X numeruje aleje, czyli idą najpierw wzdłuż pierwszej alei, tutaj w pionie. No to idą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloków i dochodzą do czwartej ulicy. Czyli minęli 7 i teraz idą jeszcze wzdłuż tej czwartej ulicy. 1, 2. 3, 4, jeszcze 4 bloki wzdłuż czwartej ulicy, czyli 7 plus 4, no to będzie razem 11, czyli 11 bloków musieli przejść. Sprawdźmy, czy się zgadza. Zgadza się.